Jesteśmy bardzo niezadowoleni po tym meczu. Mogliśmy tutaj na pewno jeden punkt zgarnąć, jak nie trzy punkty. Myśmy mądrzej się zachowywali, a niestety się nie udało. No, do 80 minuty nawet nie wyglądało źle, no ale nie wiem, może ostatniej konsekwencji, może w defensywie i koncentracji. Tak samo, nie wiedziałem, że ona tak naprawdę leciała za bramkę, nie wiem, dziwna rotacja, najważniejsze, że się wturlała. No prawie. Z drugiej strony patrząc, muszę tą sytuację wykorzystać, ale strzelałem z półobrotu, tak naprawdę nie widziałem bramkarza. Na nasze szczęście dobrze wybił przed siebie, nabiegał Rafał i umieścił. Myślę, że Lech strzelił na 2-2 i gdzieś to ich podbudowało. Myśmy, nie wiem, czy stanęli w pewnym momencie i Lech złapał wiatr i doprowadził do zwycięstwa. Na pewno szkoda, bo myślę, gdybyśmy podwyższyli na 3-1, to myślę, że już byśmy sobie nie dali strzelić tych bramek. No, tak jak mówię, Lech strzelił na 2-2, gdzieś dostali wiatru w plecy i doprowadzili do tego, że strzelili trzecią bramkę i już czwarta to już. No, ja też w głowie będę miał spokojniejszą. No, można tą reprezentację jechać, zapomnieć o tym, co tutaj było i skupić się na reprezentacji. Ja do tego podchodzę spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, jaką w ogóle trener widzi dla mnie rolę, jak to ma wyglądać. No, od pierwszego dnia na pewno będę wiedział, jak to będzie wyglądało. No, takie różne losy były chyba najpierw z piekła, tak, bo zaczęliśmy słabo, potem do nieba, bo do końca pierwszej połowy i początek drugiej połowy bardzo dobry w naszym wykonaniu i znowu bardzo słaby koniec. No, musimy wyciągnąć wnioski. Wydaje się, że Lech bardziej równo grał przez ten cały mecz. My przede wszystkim przy tej bramce na 2-1 nie potrafiliśmy uspokoić grę, graliśmy za nerwowo, nie utrzymywaliśmy się na połowie Lecha i stąd napędzaliśmy Lecha, który nie miał nic do stracenia, trybuny pomogły Lechowi, stąd po prostu nie utrzymaliśmy tego prowadzenia 2-2 i Lech się rozpędził. Liczyło się tą atmosferę dzisiaj, taką pozytywną do końca, nawet właśnie przy tym, kiedy przegrywaliśmy te spotkanie, to nie czuć było tego, że ktoś wątpi na tym stadionie i do końca wierzyliśmy i udało się po raz kolejny odrobić to, gdy przegrywamy mecz, przegrywamy spotkanie. No jeszcze było tak, że mogliśmy na 3-1 strzelić i może by wtedy było całkiem inny mecz i myśmy może dowieźli te zwycięstwo. No i jak oni strzelili na 2-2, to dostali drugiej jakby siły. No i niestety się nie udało nic zebrać tutaj. No na pewno szkoda tego, no bo gdy się prowadzi na Lechu 2-1, no to do prawie 70 minuty, no to szkoda, że nie wywodzimy stąd nawet punktu, bo to też było dla nas cenne. No właśnie i chyba o to chodzi w tej piłce, że jednak te emocje stwarzać, budowaliśmy dzisiaj, śmieliśmy się, że zbudowaliśmy wspaniałe emocje, bo jednak dużo bramek właśnie, jak pan mówi, i w niebie, i potem chwilę w piekle i na końcu znów w niebie, tak już totalnie. I czuć było to atmosferę, że nikt na tym stadionie nie wątpi, że wszyscy są z nami i to dodało pewnie jakieś tam skrzydła na pewno. W tej trzeciej bramce, no proszę zauważyć, że byliśmy w strefie, byliśmy w niskim pressingu, to się zdarza. Natomiast no, Lech był naprawdę rozpędzony i akcja na 3-2, jeszcze na bramkę Lovrencic, tak? No to są stadiony świata i ciężko się przed tym obronić, bardzo szybki zwód minął naszego obrońcę. To się zdarza i tak jak mówię, no, daliśmy się Lechowi rozpędzić. Ale kluczowa była bramka na 2-2, a potem bardzo dobra gra Lecha. Nic to jakoś specjalnie, no jeśli byśmy wygrali, by na pewno dużo zmieniło i byśmy bardzo mocno się usadowili w tej ósemce. W tej chwili musimy znowu jesteśmy na takiej granicy. W ósemce, nie w ósemce i do końca sezonu prawdopodobnie będzie walka. No bo co, no każdy chce się załapać, bo może się zdarzyć, że narobimy punktów, zabiorą nam połowę i wszystko się zacznie od początku. Także no dziwne to wszystko jest, ale na pewno teraz jedziemy na Lechię i znowu mamy mecz o 6 punkty, bo z tego co wiem, no to Lechia przegrała, ma 19, my 22 i jesteśmy po prostu na tej granicy. Ja sobie myślę, że pre kibiców to było oczywiście interesantny mecz, widzieli Bela Branek. Dobrý futbal, dobrý meč. Pre mňa ako trénera samozrejme nie, lebo musím povedať, že sme prehrali vyhratý meč. Do 70. minúty sme kontrolovali, do 75. minúty sme kontrolovali vývoj toho meču. Mali sme tam ešte možnosť kušikom dať eventuálne na 3-1, aby bylo by po meču, ale futbal sa nehrá na keby. Spravili sme v tej fáze individuálne blendy, ktoré Lech prestal brankami.
A preto sme prehrali, ale nezvládli sme úvod zápasu, kedy sme dostali bardzo šibko prvú branku a koniec toho meču, záver toho meču a škoda toho, lebo myslím si, že v tej fáze medzi tou 15. až 75. minútou sme neboli horším ústvom, boli sme lepším ústvom, ale nedokázali sme len poraziť tou treťou brankou a preto sme prehrali. Povedali sme dobře. Začali sme šibko brankej. Wydawało się, że w miarę kontrolujemy, że dla Polski zaczęło się przystanie 0-0, że tu można było dobrze z bramki. Wesoło. Ale punkt ustawienia jest 1-1. Druga połowa. Podobno było. Też wkręciło. Tracimy bramkę na 2-1 i powiem tak, to jest piekła do nieba. Moment, czyli mogę chwilić, ale na szczęście pało to tylko moment. I zdobywamy bramki. Wygrywamy spotkanie i mamy 16 dni na to, żeby pracować. Wyruszamy spokój, wpływać odnowanie. Natomiast najbardziej smutną informacją jest to, że kogoś był kilku, a to mam szczękę i wielka chwała i